Podstawą działalności prowadzonej przez różne branże jest wynagrodzenie i tak jak za każdą pracę człowieka. Naszą pracą rolników jest właśnie prowadzenie produkcji zwierzęcej, między innymi drobiu, trzody, bydła mięsnego czy bydła mlecznego. Jest to po prostu nasza praca, ale jak w niewielu zawodach, zyski, które generujemy z prowadzenia tej działalności, są inwestowane w prowadzenie tejże działalności. I podczas dzisiejszej debaty chcielibyśmy usłyszeć, jak największe zyski generować właśnie w chowie i hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu, aby nie tylko starczało na inwestycje, ale także na normalne życie. I myślę, że o tym najlepiej powiedzą właśnie branżowcy w tych dziedzinach, którzy są zgromadzeni podczas tej debaty. No a kto nie lepiej poradzi sobie z poprowadzeniem tej debaty, jak nie pan redaktor prowadzący dział właśnie produkcji zwierzęcej portalu agropolska.pl, pan Mirosław Lewandowski. Panie Mirosławie, oddaję panu głos i liczymy na to, że naliczycie jak najwięcej tych pieniążków, które będą generowane z produkcji trzody chlewnej, drobiu i bydła. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mirosław Lewandowski. Jestem redaktorem prowadzącym dział produkcja zwierzęca na portalu agropolska.pl. Jest mi niezmiernie miło, że mogę poprowadzić tę debatę. Na początku chciałbym powiedzieć, że wszyscy przestrzegamy tutaj reżim sanitarny, także możemy zdjąć maski. Na początek przedstawię uczestników debaty. Pan Bartosz Czarniak, wiceprezes Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej. Witam pana, witam państwa. Pan Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. Witam bardzo serdecznie. Pan Artur Markowski z ING Banku Śląskiego SA. Dzień dobry państwu. Pani Dorota Śmigielska, analityk rynku mleka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Zdalnie w naszej dyskusji uczestniczyć będą także pan Wiesław Różański, prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Dzień dobry państwu. Pan Jerzy Wierzbicki, prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Dzień dobry. Oraz pan Jacek Zarzecki, prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Witam pana redaktora i witam szanownych państwa. Drodzy państwo, tematyka spotkania jest bardzo obszerna, czas debaty ograniczony, dlatego proszę w miarę możliwości o krótkie odpowiedzi, tak abyśmy zmieścili się w wyznaczonym przedziale czasowym. Myślę, że na początku powinniśmy się odnieść do tego, jak na opłacalność produkcji oraz generowanie z niej zysku wpłynął miniony rok, który upłynął nam pod znakiem pandemii COVID-19. O odpowiedź jako pierwszego poproszę pana Bartosza Czarniaka. Można powiedzieć, że zeszły rok, początek zeszłego roku 2020 rozpoczął się dla trzody chlewnej wybitnie, bardzo dobrze. Wyszliśmy z bardzo wysokimi stawkami za tuczniki przy dość relatywnie niskich cen paszy. Jednakże jak przy rozpoczęciu pandemii cena zaczęła się delikatnie załamywać. Nie było to jeszcze tragedią, natomiast tragedia nastąpiła wówczas, kiedy w Niemczech ogłoszono, że wykryto przypadek ASF. Wtedy też i cena się załamała, która spowodowała nie tyle spadek dochodu, co wręcz straty w produkcji. W obecnym roku 2021 wchodzimy z dodatkowym problemem, jakim jest wysokie koszty pasz, czyli zbóż, a przede wszystkim komponentów białkowych.
I w tym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, w której jakikolwiek inny komponent białkowy zamiast soi, który jest tańszy i ma możliwość chociażby częściową zastąpieniem tej soi, użycie go jest wręcz wskazane, wymagane tylko po to, aby uzyskać odpowiednie dochody. Na szczęście na chwilę obecną wracamy do wyższych stawek. Tuczynnik jest ponownie poszukiwany, co powoduje, że tych strat nie mamy lub nawet możemy powiedzieć, że niektórzy mogą się pokusić nawet o słowo, że mają zyski. Jak ten rok będzie dalej następował, to zależy od Chińczyków. O tym porozmawiamy później. To jest kolejne pytanie. Także póki co bardzo panu dziękuję. Panie Dariuszu, jak ten miniony rok wpłynął na opłacalność produkcji drobiu? Miniony rok 2020 to taki rok, który chyba wszyscy hodowcy, cały sektor drobiarski chciałby jak najszybciej zapomnieć. To rok, w którym można powiedzieć zgromadziły się, jak skumulowały się wszystkie możliwe nieszczęścia, jakie mogą się przytrafić sektorowi drobiarskiemu i zaczynając 2020 rok w przeciwieństwie do sektora wieprzowego, zaczęliśmy grypą ptaków. Już można powiedzieć, w nowy rok dowiedzieliśmy się o pierwszym ognisku grypy ptaków. To wywołało określone konsekwencje, automatyczne zamykanie rynków zbytu w państwach trzecich i też kolejność przekierowania eksportu na rynek przede wszystkim Unii Europejskiej. Z tym sobie poradziliśmy. To nie jest problem, ponieważ grypa ptaków to jest taki, to jest potężny problem, ale taki, który powraca, znika, powraca i tu już można powiedzieć, mamy wypracowane pewne procedury. Natomiast nikt nie był przygotowany na pandemię koronawirusa, która uderzyła bardzo mocno przede wszystkim w sektor Horeca, który jest cały czas bardzo dużym odbiorcą mięsa drobiowego i tu nastąpiło załamanie możliwości zbytu, przerwane łańcuchy dostaw i też dramat wśród hodowców. Ten drób dochodził, zakłady ubojowe odbierały go cały czas, ale też te możliwości magazynowania przez zakłady ubojowe były mocno ograniczone. Z naszej strony, ze strony Krajowej Rady Drobiarstwa apelowaliśmy o wsparcie, o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania. Przygotowaliśmy specjalnie program, natomiast Komisja Europejska niestety nie wyraziła na to zgody. Bardzo duża niepewność. Hodowcy nie wiedzieli, co mają robić. Nikt nie wiedział, jak długo ta pandemia będzie trwać. Czy na jesieni będzie już można sprzedawać normalnie, czy ten rynek powróci, czy też nie. Tak więc wahania również we wstawieniach. Hodowcy pytali, wstawiać, nie wstawiać. Cóż z tym wszystkim robić? Dotrwaliśmy do jesieni. Na jesieni okazało się, że ceny pasz zaczynają rosnąć. No a w listopadzie, w sierpniu Polska została uwolniona z grypy ptaków, a w listopadzie dowiedzieliśmy się, że mamy nowe ognisko. I cóż, no jest, rok zakończyliśmy z grypą ptaków, z maksymalnie niskimi cenami skupu, czy można powiedzieć z minimalnymi cenami skupu i z bardzo wysokimi cenami pasz. Tak wyglądał rok 2020. Podsumowując go, to co jest bardzo istotne, na co chciałbym zwrócić uwagę, to ten rok pokazał, jak istotne są umowy kontraktacyjne. Wielu hodowców, wszyscy hodowcy byli w bardzo trudnej sytuacji, ale ci, którzy pracowali, można powiedzieć, na wolnym rynku, nie mieli trwałych umów kontraktacyjnych, oni ucierpieli najbardziej. Dziękuję bardzo. Panie Arturze, jak z pana punktu widzenia ten rok wpłynął na szeroko pojętą produkcję zwierzęcą w Polsce? Ja podzielę się z państwa opinią z punktu widzenia podmiotu finansującego i to jest dobry moment, kiedy możemy rozmawiać na temat tej sytuacji, bo gospodarstwa prezentują już wyniki roczne. Ja z Państwem podzielę się informacją na temat, jak oceniamy ubiegły rok z perspektywy i gospodarstw rodzinnych, bo takie obsługujemy, i spółdzielnie produkcyjne, i spółki prawa handlowego. Powiem Państwu tak, że paradoksalnie my jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni wynikami, które raportowały i raportują firmy rolne za 2020 rok, bo jak przypomnę sobie sytuację w marcu, kiedy stanęliśmy w obliczu olbrzymiej niepewności, zresztą tak samo jak państwo, nikt nie wiedział, jak to się dalej potoczy, byliśmy przygotowani, że
Może to być bardzo, bardzo ciężki rok i dla przedsiębiorstw rolnych, i tak samo dla nas. Ale stało się naprawdę coś fenomenalnego, bo wiele firm zaczęło sobie wzajemnie pomagać z branży rolnej. Zdecydowanie poprawiła się płynność finansowa przedsiębiorstw. Pojawiła się na końcu też rentowność. Ona różnie się kształtowała w zależności, jakie to były branże. Na pewno gorsza sytuacja dotyczyła hodowców drobiu. To widzieliśmy też, jeśli chodzi o hodowlę bydła mięsnego, też były gorsze wyniki, ale nie było jakichś dramatycznych sytuacji, absolutnie. Nawet firmy, które miały poplanowane wydatki inwestycyjne, kontynuowały je. Bardzo mało firm, to był odsetek, które obsługujemy, skorzystały z moratorium na obsługę i spłatę zadłużenia czy kredytowego, czy z tytułu leasingu. Także naprawdę jesteśmy pełni podziwu dla szeroko rozumianej branży agro, bo właściciele, osoby zarządzające stanęły naprawdę przed bardzo dużym problemem i sobie doskonale z nim poradziły. Zgadzamy się, to nie jest koniec jeszcze tej niepewności, którą mamy, ale wydaje mi się i nam, że to, co się stało, to najgorsze to już jest za nami, prawda? To nam pozwoliło utwierdzić się w opinii, że wiele gospodarstw rodzinnych, spółek, spółdzielni umiejętnie zarządza swoim kapitałem, akumulowały dużo kapitału z lat poprzednich i to pozwoliło im w miarę bezpiecznie przetrwać ten okres. Też godne uwagi jest to, że wiele firm było zmuszonych dopasować rozmiar produkcji, chowu do aktualnej sytuacji i też to się udało. Także jeszcze raz jesteśmy pełni podziwu za ten bardzo trudny ubiegły rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Doroto, czy producenci mleka, hodowcy bydła mlecznego, podobnie jak hodowcy drobiu, chcieliby zapomnieć o tym minionym roku, czy ta sytuacja, ta opłacalność produkcji mimo pandemii była? Myślę, że rok 2020 zaskoczył wszystkich, tak? No, nikt z nas nie spodziewał się, że nagle pojawi się pandemia koronawirusa i wywróci nasz świat do góry nogami. Największe niepokoje wśród hodowców pojawiły się wtedy, kiedy dotarły do nas informacje, że jest przerwany eksport, docierały do nas informacje, że na przykład kontenery z naszymi produktami czekają w portach w Chinach i nie ma kto ich rozładować, więc a tak naprawdę wszyscy wiemy, że ponad 30% naszej produkcji musimy wyeksportować, ponieważ nasz wskaźnik samowystarczalności wynosi około 130%. Dużym zagrożeniem i dużym niepokojem była również informacja o zamknięciu sektora HoReCa, o czym wspominał pan Dariusz. Jednak po takim dużym okresie niepokoju dzisiaj mogę powiedzieć, że ten rok nie był rokiem złym dla producentów mleka. Cena praktycznie w drugiej połowie roku 2020 zaczęła rosnąć. Zakończyliśmy ceną w grudniu bardzo wysoką, bo na poziomie złoty 52. Średnia cena mleka za cały rok 2020 wynosiła ponad złoty 37. No, oczywiście zauważamy również z roku na rok, natomiast rok 2020 również zakończył się wzrostem skupu. Także nie był zły, oczywiście zawsze mógł być lepszy, natomiast no, nie można powiedzieć inaczej. Branża pokazała, że jest silną branżą i poradzi sobie nawet z takimi dużymi problemami. Tak jak powiedziałam, cena zakończyła się na dobrym poziomie. No niestety, tak jak moi przedmówcy wspomnieli, głównym problemem są teraz bardzo wysokie koszty czy ceny pasz. Teraz to pytanie kieruję do pana Wiesława Różańskiego. Czy jak przemysł mięsny przeszedł przez ten miniony rok? Szanowni Państwo, ASF i COVID skutecznie blokują dla przemysłu mięsnego rynki eksportowe. Jeżeli dzisiaj oceniamy ten rok w tym tak zwanym aspekcie, to można powiedzieć, że można go ocenić negatywnie.
rynki, coraz większe blokady na rynki, które do tej pory, do momentu pojawienia się na rynku COVID-u, jak również ASF-u, są zamykane. Nawet działania, które podejmowane są przez polską weterynarię, nie są na tyle skuteczne, żeby podołać ograniczeniu tego szalejącego niestety problemu, jakim jest ASF. Ten ASF zamyka nam drogi do eksportu. Wyłącza nam kolejne województwa do krajów, które stosują reglamentację. Chiny od samego początku pojawienia się zagrożenia ASF-u nie zgodziły się na reglamentację i już od kilku lat do Chin nie eksportujemy. Kolejnym ograniczeniem, jakie na branży mięsa na przykład spadło, to było pojawienie się ASF-u w Niemczech. To z kolei zablokowało eksport potężnych ilości mięsa na rynki azjatyckie przez ten kraj. A to z kolei spowodowało pojawienie się większej ilości surowca na rynku europejskim, co, jak już jeden z przedmówców powiedział, skutkowało zmianą i obniżeniem cen na zwierzęta hodowane przez polskich hodowców. Ten rok uważam dla przetwórstwa mięsnego również za rok utraconych korzyści, a jednocześnie patrzymy się na nowe lata z wielką niepewnością, co nam pokaże rok obecny, bo jednak jak już widzimy, ten w Polsce ASF szaleje, już ponad 600 przypadków dzików w Polsce zostało zidentyfikowanych i on się rozszerza. I myślę, że tu w tym wypadku powinniśmy jak najwięcej działać, żeby ten szalejący się problem w Polsce nie rozwijał i żeby te ograniczenia, które dla branży spadają, nie ograniczały również cen, które hodowcy, na które bardzo liczą hodowcy. Dzisiejsze ceny są wyjątkowo dobre, już dobre. Myślę, że ta cena się powinna utrzymywać na dłuższym okresie czasu. Dziękuję bardzo. A jak ten rok wspominają, określają hodowcy bydła mięsnego? O odpowiedź poproszę pana Jerzego Wierzbickiego. To był bardzo trudny rok. Po wybuchu pandemii, po lockdownie zamknięty został rynek Horeca, który buduje główną wartość takich kawałków mięsa jak polędwica, rozbek, antrykot. Spowodowało to gwałtowny spadek cen. Najgorszy okres to był okres do maja, czerwca. Ceny spadły w niektórych zakładach, za klasę opłacono około 10 zł, 10,50. Średnio było to 11,50 zł w maju płacone za średnie wszystkie klasy. No byliśmy już pod niżej ceny referencyjnej. Wtedy zwracaliśmy się z prośbą do Komisji Europejskiej o uruchomienie interwencji na rynku. Ta interwencja została uruchomiona, ale niestety Komisja, jak się okazało, miała ten mechanizm przestarzały. 20 lat temu był projektowany, nie był używany przez 20 lat i okazało się, że jego skuteczność była bardzo, bardzo słaba. Myśmy zwracali na to uwagę w konsultacjach, na te słabości. Między innymi w ramach tego skupu należało gromadzić ćwierci z kością. Zakłady były zainteresowane, żeby odkastniać i poszczególne wyręby składować. Na to nie było zgody. Procedury administracyjne na to nie pozwoliły. W związku z tym skuteczność tego skupu była praktycznie w Polsce była bardzo śladowa i nie było widać efektów. Od czerwca cena stopniowo rosła, ale bardzo powoli. Cały ten rok można powiedzieć, że był słaby. Dopiero końcówka roku spowodowała wzrost ceny i początek tego roku ta cena się utrzymuje na przyzwoitym poziomie, ale cały ubiegły rok trudno uznać za, znaczy właściwie trzeba uznać za bardzo słaby. Był też uruchomiony mechanizm dla procentu bydła mięsnego, ale może o tym mechanizmie powie covidowy, o tym mechanizmie może powie więcej Jacek Zarzycki, który też był bardzo aktywny w zabieganiu o to, aby ten mechanizm został w Polsce uruchomiony. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, został pan wywołany do odpowiedzi. Jeszcze tylko dopytam. Rok 2019 również nie był dobry dla bydła mięsnego. Ta afera, która odbiła się na całym rynku. No i przeszedł rok 2020. Rzeczywiście te dwa lata były bardzo trudne, jak pan je ocenia.
No tak jak pan redaktor powiedział, no dwa lata ciężkie, ja mógłbym dopowiedzieć tylko do tego, co powiedział pan prezes Jerzy Wierzbicki, że tak, zgadzam się z nim całkowicie. No, to były lata sinusoidy. 19 rok afera w Kalinowie, gdzie w drugim półroczu dzięki środkom z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, z Funduszu Promocji Mleka przeprowadziliśmy ogólnoeuropejską kampanię, która miała przywrócić zaufanie do polskiej wołowiny i to widać było, że to się udało, bo początek roku 2020 był dobrym początkiem roku. No niestety później rozpoczęcie COVID-u i wstrzymanie tego eksportu, ograniczenie eksportu, ale tutaj należy wskazać to, że bardzo szybko reagowały służby inspekcji weterynaryjnej, które uruchamiały dodatkowe przejścia graniczne dla właśnie produktów rolno-spożywczych, żeby nie stało w tych wielokilometrowych kolejkach, może o których już dzisiaj zapominamy. Czerwiec, początek trzeciego kwartału, lipiec, ceny powoli idą w górę, no i wtedy nastąpił wrzesień związany z ustawą piątka dla zwierząt. Wtedy ceny też poszły niestety w dół i miesiące listopad, grudzień powolny wzrost. Początek roku 2020 i 2021 i koniec roku 2020 to jest bardzo optymistyczna sytuacja, no ale jeżeli patrzymy przez perspektywy tych dwóch lat, no to sektor wołowiny dosyć mocno ucierpiał. Tutaj Jerzy wspomniał o pomocy covidowej. Niewątpliwie na sytuację w tym roku na rynku miało także to, w zeszłym roku na rynku miało to, że został uruchomiony pomoc covidowa dla hodowców bydła, którzy mogli uzyskać około do 30 tysięcy złotych dofinansowania i to na pewno poprawiło rentowność gospodarstw. To, co było dla nas chyba najważniejsze w ubiegłym roku, nie mieliśmy susz, więc nie było potrzeby sprzedawania, zmniejszania liczebności stada. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy obecnej sytuacji. Państwo już troszkę na ten temat mówili. Natomiast czy teraz produkcja zwierzęca jest opłacalna? Jeśli nie, to co możemy zrobić, żeby tę opłacalność zyskać? A jeśli jest opłacalna, to co możemy zrobić, żeby tę opłacalność zwiększyć? Panie Bartoszu, proszę o odpowiedź. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, odniosę się trochę do historii. Mianowicie, co spowodowało to, że obecne stawki za trzodę wzrosły dosyć szybko do takich poziomów, że możemy powiedzieć, że wychodzimy na przysłowiowe zero albo ewentualnie lekkim zyskiem. Pamiętajmy, że jak tylko pojawił się ASF w Niemczech, wielu rolników tamtejszych zaprzestało wkładać kolejnych partii tuczników, warchlaków do swoich chlewni, co spowodowało zmniejszenie produkcji. Do tego gigantyczne kolejki, które spowodowane były COVID-em i zarażeniem COVID-owymi w zakładach mięsnych, jeszcze bardziej namawiało tych rolników do tego, żeby nie wsadzać tychże warchlaków. I w tym momencie, kiedy nagle okazało się, że tych świń, tuczników gotowych jest mniej, Niemcy bardzo szybko zeszli z tejże kolejki i mają problem z zabezpieczeniem swoich własnych potrzeb, a na to w Polsce to się objawiło bardzo szybkimi, wysokimi wzrostami cen, które de facto uratowały wielu z nas hodowców od tego, by podjąć decyzję o ewentualnym zamknięciu produkcji. Czy to się utrzyma? Moim zdaniem utrzyma się do pewnego momentu, ponieważ teraz widząc, że idzie dobra pasa cenowa, wielu producentów tuczników ponownie zrobi nasadzenia, ponownie zrobi wsady i w pewnym momencie może dojść do tej magicznej granicy, w której znowu cena zacznie spadać. A jak to szybko się będzie odbywało, zależy teraz już tylko i wyłącznie moim zdaniem od rozwoju związanego z COVID-em. Jeżeli uda się tę pandemię zahamować, otworzyć przede wszystkim turystykę, branżę gastronomiczną, czyli pobudzić jeszcze bardziej popyt wewnętrzny, popyt konsumpcyjny typowy, to jest szansa, iż te ceny się utrzymają na dosyć dobrym poziomie. Jakie są szanse na to, aby była opłacalność? Tutaj zależy dużo od Chińczyków. Mianowicie oni obecnie odbudowują swoją produkcję trzody chlewnej, a że jakiś czas temu wyprzedali większość swoich zapasów zbożowych, kukurydzianych,
to w tym momencie bardzo mocno poszukują wszelkiego rodzaju zbóż. I to powoduje wzrost cen zbóż i generalnie właśnie te ceny, ceny pasz determinują, jaki jest zysk, jak będzie przyszłość. Ciężko powiedzieć, chociaż moim zdaniem możemy być optymistyczni. Dziękuję bardzo. Panie Dariuszu, to samo pytanie. Ja zakończyłem swoją poprzednią wypowiedź mówiąc, że zakończyliśmy rok bardzo niskimi cenami za drób, za mięso drobiowe i bardzo wysokimi za paszę. Troszkę się zmieniło od tego momentu, dzięki Bogu, ceny żywca i ceny mięsa troszkę wzrosły. Jeśli by porównywać rok do roku, no to same ceny, to ktoś by powiedział, no to nie jest już tak źle. No tak, ale to trzeba jeszcze spojrzeć na to, co się dzieje po stronie kosztów. I tu mamy tą sytuację z paszami, która jeszcze we wrześniu cena soi kosztowała 1400 zł, w tej chwili grubo ponad 2000, a musimy wiedzieć, że w przypadku drobiu cena paszy stanowi ponad 70% kosztów produkcji. Więc ma niesamowity wpływ na opłacalność produkcji. Tutaj przez długi czas, grudzień, początek stycznia, walczyliśmy, można powiedzieć, z dystrybutorami żywności o uwzględnienie w swoich cenach tego faktu, że te ceny paszy poszły do góry i ta rentowność zarówno na poziomie hodowców, jak i przetwórców, znaczy tej rentowności było brak. Ta cena w tej chwili poszła do góry. Cały czas brakuje tej rentowności. Cały czas sytuacja jest niezmiernie trudna, natomiast jest lepsza niż była w grudniu czy na początku stycznia. Jeśli chodzi o przyszłość, no to tak jak kolega powiedział też, nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku pasz. Cały czas to zapotrzebowanie ze strony Chin jest bardzo wysokie i to determinuje te ceny. Zobaczymy, jakie będą zbiory w obecnym roku. Z drugiej strony też duży znak zapytania dotyczący pandemii. Nie wiemy, jak długo to potrwa, kiedy ten rynek wspólnotowy europejski się odblokuje, kiedy ci turyści przyjadą do Europy, którzy bardzo dużo konsumowali, odwiedzając Hiszpanię, Włochy, te kraje turystyczne, konsumowali bardzo dużo również polskiego mięsa drobiowego. I kolejna rzecz, kolejny znak zapytania, to jest grypa ptaków, która cały czas jest jeszcze. Mamy nadzieję, jesteśmy już w marcu, tak patrząc na poprzednie lata, że ta grypa ptaków będzie wyhamowywała. Marzec, kwiecień to są te miesiące, kiedy z reguły tych ognisk jest już dużo, dużo mniej i patrzymy tutaj z optymizmem, ale znów od ostatniego ogniska, żeby uzyskać status kraju wolnego, musimy czekać 3 miesiące. Więc to jest jeszcze taka perspektywa gdzieś na lipiec, sierpień, żeby Polska była uwolniona. Więc ta sytuacja cały czas jest taka bardzo, bardzo niepewna. Dziękuję bardzo. Panie Arturze, jak pan ocenia tę sytuację, która teraz jest na rynku? Czy możemy mówić o opłacalności produkcji zwierzęcej? Szanowni Państwo, jesteśmy wszyscy uczestnikami globalnych rynków i Państwo jako producenci rolni, hodowcy, przetwórcy, my tak samo. Mamy ograniczony wpływ na to, jak się kształtują nasze ceny naszych produktów i my jedyną szansę, którą widzimy dzisiaj na ten moment, no to jest duża dyscyplina kosztowa i stałe podnoszenie efektywności produkcji. Dzisiaj o tym praktycznie w każdym panelu i w debacie była mowa, czy to poprzez Zielony Ład, czy szukanie wartości dodanej w gospodarstwach, czy wprowadzenie, czy zachęcenie drobnych gospodarstw rolnych do tego, żeby się z czymś specjalizowały na rynku lokalnym, bo tylko w ten sposób możemy bronić rentowności. Jeżeli nie mamy wpływu na to, ile będzie kosztowała trzoda chlewna za rok, za półtora, czy kurczak, czy rzepak, tak? Dzisiaj się ekscytujemy tym, że rzepak kosztuje 2300 zł. No ja z panem prezesem Olejnikiem dyskutowałem w kuluarach, ale jaką mamy pewność, że żniwa nie będzie po 1500, tak? No, nie mamy. Sami Państwo widzicie wykresy wstecz kilkuletnie, że te poziomy żywca wieprzowego, drobiu, mleka poniżej złotówki za litr, one już historycznie były, tak?
nikt nam nie powie, że tej sytuacji nie będzie. Czyli po naszej stronie jest tylko pilnowanie efektywności produkcji. Tylko i poszukiwanie wartości dodanej. Dziękuję bardzo. Pani Doroto, ceny mleka są bardzo wysokie, ale niestety ceny pasz są wysokie. I tutaj rolnicy mówią, że fajnie, że mamy wysokie ceny mleka, ale tej opłacalności albo nie ma, albo jest na niskim poziomie. Rzeczywiście tak jest w produkcji mleka? To znaczy bardzo wysokie to chyba za dużo powiedziane. One są wysokie, natomiast no, patrząc na lata przeszłe, mieliśmy wyższe ceny średnie. Tak jak wcześniej wspominałam, no, od praktycznie lipca 2020 roku ta cena nam rosła. Niestety w styczniu już odnotowaliśmy spadek. Nie był to duży spadek, bo około 2,5%. Natomiast no, cena już jest niższa niż tą, którą otrzymywali hodowcy w grudniu. Natomiast nadal pozostaje na poziomie wyższym niż w styczniu ubiegłego roku. Tak jak zgodzę się z moimi przedmówcami, tutaj najważniejsze oczywiście oprócz ceny są koszty produkcji. W produkcji mleka koszty pasz stanowią około 50 czy ponad 50% kosztów bezpośrednich, więc nawet przy dobrych cenach, jeżeli te koszty pasz będą rosły, no to niestety rolnicy nie będą w stanie utrzymać rentowności, pojawią się problemy finansowe. Jeżeli chodzi o cykl koniunkturalny na rynku mleka, no to trwa on około 2,5-3 lat. Teraz patrząc na dane historyczne, powinniśmy być w hoście. Natomiast no, jeżeli recesja spowodowana pandemią koronawirusa się utrzyma, no to niestety ten cykl może być skrócony i te ceny, pomimo że według danych, według prognoz powinny się utrzymywać na wyższym poziomie. Niestety możemy się spodziewać spadku tych cen. Czy to będzie drastyczny spadek? No, ciężko powiedzieć. Zależy jak pandemia będzie się rozwijać. Oczywiście dla naszej branży duże znaczenie ma eksport. Docierają do nas teraz takie informacje, że rynek chiński po raz kolejny otwiera się na nas w takim szerszym znaczeniu. Mamy wielu importerów, którzy są zainteresowani naszymi produktami. Zakończyliśmy rok 2020 większym eksportem niż rok 2019, więc jeżeli ten eksport będzie dalej rósł, czy będzie się utrzymywał na takim poziomie, na jakim jest teraz, to mamy nadzieję, że ta sytuacja nie będzie drastyczna. No chyba, że koszty będą rosły tak jak to obserwujemy teraz. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Wiesława Różańskiego. Jak teraz przemysł mięsny znajduje się w obecnej sytuacji? Sytuacja obecna oznacza jedno. Brak stabilizacji nikomu nie służy. Branża mięsna od wielu lat głosi wszędzie wobec, że nie zależy jej na tym, aby ktokolwiek w cyklu łańcucha dostaw był wykorzystywany. Chcemy jako branża mieć solidnego dostawcę, który jest zadowolony z dostaw, za które otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Stawka cenowa niestety rozwala tę stabilność i musimy jasno powiedzieć, że nikomu ona dobrze nie służy. O co nam chodzi w tym roku? W tym roku chcielibyśmy utrzymanie tych rynków, które jeszcze mamy ze względu na ograniczenia ASF-owskie i otwarcie nowych rynków, o które zabiegał silnie weterynaria wspierana przez nasze stowarzyszenie i inne bratnie stowarzyszenia z naszego kraju, jak i również próby odzyskania rynku chińskiego, który jest, jak widzimy, dla innych krajów Europy bardzo dochodowym rynkiem. Brak w Hiszpanii ASF-u wykazuje dobitnie, jak większą cenę otrzymują hodowcy w tamtym kraju i przetwórstwo na produkty wytwarzane, jak i również mięso pochodzące z hodowli świń. Otwieranie nowych rynków też jest bardzo ważnym elementem gry w tym roku. To może utrzymać stabilność hodowli, zwiększyć jej opłacalność. A jak mówię, zawsze powtarzam, my jesteśmy jako branża mięsna zależni od hodowców i zależą nam bardzo, aby i również oni tą dochodowość na pewnym poziomie osiągali.
Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Jerzego Wierzbickiego. Czy teraz hodowla bydła mięsnego, można powiedzieć, jest opłacalna, mówiąc najprościej? Aktualne ceny, które się ułożyły teraz w styczniu, w lutym, one wyglądają dobrze. Weszliśmy na poziom najlepszych cen, jakie były w ostatnich latach, poziom cen z 2018 roku, sprzed kryzysu w Kalinowie. Więc pod względem ceny jesteśmy zadowoleni. To jest dobry poziom ceny historycznie. Natomiast źródła białka niestety drożeją i to ci rolnicy, którzy opasając dokupują soję czy dokupują rzepak, śrutę rzepakową, no to odczuwają mocno te wzrosty, odczuwają też wzrosty cen zboża. Do pasz objętościowych w opasie musi być dodana pasza treściwa, bez tego się nie uzyska odpowiednich przyrostów. Jaka perspektywa w tym roku? No, zobaczymy, jak się w tej chwili ułoży ten okres pandemii. Czy restauracje zostaną otwarte, czy będą zamknięte dłużej. Spodziewamy się też chwilowego obniżenia ceny, ponieważ mamy sygnały, że ubój koszerny będzie wstrzymany do kwietnia, więc to powinno w tej chwili spowodować obniżkę ceny. Ten rynek tak działa. Koszty źródła białka, trzeba szukać alternatywnych. Trzeba rozglądać się za ubocznymi produktami pochodzenia z produktu spożywczego, czy mutobrowarniane, czy inne produkty uboczne. No, każdy musi w tej chwili szukać tych oszczędności w kosztach produkcji i poprawiać wydajność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, czy koszty pasz w produkcji bydła mięsnego nie są troszkę inaczej rozłożone niż w przypadku bydła mlecznego? To jest pierwsze pytanie. No i drugie, czy w tym momencie hodowcy bydła mięsnego rzeczywiście tak bardzo mocno odczuwają te wysokie ceny śruty sojowej czy rzepakowej? No, tak jak poprzednio, tutaj należy się zgodzić z tym, co powiedział Jerzy Wierzbicki. No, tu musimy rozgraniczyć hodowlę bydła od chowu i opasu. Hodowla to jest głównie utrzymanie zwierząt, krów, mamek na pastwisku. I w tym roku, w zeszłym roku był to rok dla nas bardzo dobry, bardzo dobry, dobrze, szczęśliwie się tak złożyło, że nie było tej nieszczęsnej suszy, więc tutaj te koszty nie były aż tak mocno widoczne. Początek roku jest dla nas bardzo dobry. No to, co Jerzy powiedział w porównaniu, to jest najlepszy rok od roku 2018, który był najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o opłacalność produkcji, czy o ceny, które uzyskiwaliśmy. Ale w chowie ta różnica polegająca właśnie na wzroście, bardzo mocnym wzroście cen tych dodatków śruty rzepakowej czy soi, no jest widoczna. No i tutaj hodowcy muszą jakby szukać może nie innych rozwiązań, mimo tego, co mówił Jerzy, ale przede wszystkim poszukać tych rozwiązań, które zwiększą ich opłacalność produkcji, więc przede wszystkim postawić na jakość, bo to jakość dzisiaj się eksportuje. Jeżeli zobaczymy na zeszły rok, jakie rynki najbardziej wzrosły, to jeżeli chodzi na przykład o żywe bydło, no to był Uzbekistan, to potężne ilości, które wcześniej nie były odnotowywane, bydła tam eksportowaliśmy. To jest oczywiście Izrael, który jest dla nas jednym ze strategicznych rynków, bo ceny na rynku izraelskim uzyskujemy o 70% wyższe niż na innych rynkach eksportowych, a to pokazuje, jak bardzo duże znaczenie ma ubój na cele religijne. No i trzecia rzecz, jeżeli popatrzymy na te rynki, które zaczynają mocno rosnąć, to jest rynek japoński i tutaj chapeau i pełen szacunek do tego, co robi Wiesław i Jerzy, bo oni ten rynek, jeżeli chodzi o sektor wołowiny, najbardziej promują i de facto to jest ich, moim zdaniem, oczko w głowie i to jest rynek bardzo mocno rosnący. Też było o tyle dobra sytuacja, że tak jak mocno się obawialiśmy Brexitu to i tych problemów z tym związanych, to udało nam się z tego wyjść obronną ręką.
No i początek roku to także otwarcie nowego dla nas znacznego rynku, to jest rynek Libii. Walczymy o Algierię. Myślę, że nie ma co wspominać o Chinach, bo Chiny to są takim świętym gralem dla producentów wołowiny. Liczymy na to, że ten rok przyniesie postęp w otwieraniu tego rynku. Nie chcę mówić otwarcie tego rynku, no bo to jest jakby w strefie marzeń, a marzenia to można mieć na Mikołajki w grudniu pod choinką. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, już wiele na ten temat padło, ale chciałem zapytać o to, jaka jest przyszłość hodowli produkcji zwierzęcej w Polsce, również w Europie. Czy widzicie Państwo pewne zagrożenia, które bezpośrednio mogą dotykać, czy to produkcję trzody, drobiu, czy mleka, czy bydła mięsnego? Panie Bartoszu. No zagrożeniem jest to, co mamy obecnie, czyli przede wszystkim ASF, no i pandemia, która blokuje handel. A jeżeli nie będzie handlu, nie będzie konsumpcji, no to niestety nie będzie też i cen opłacalności. Tak samo z ASF. ASF, który potrafi w ciągu... Wystarczy jeden przypadek w okolicy dużej chlewni, żeby już przyblokować handel z tejże, powiedzmy, chlewni, a gdyby już się tam pojawił chociażby jedna świnia z taką chorobą, no to eliminuje praktycznie dane gospodarstwo całkowicie z rynku na bardzo długi okres, jeżeli nie w ogóle. To jest przede wszystkim zagrożenie, czyli zagrożenia są to chorobowe. Jakie jeszcze mogą być zagrożenia? Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ zagrożeń mniejszych bądź większych, to podobnie jak w innych gałęziach, jest mnóstwo i ciężko powiedzieć, który jest ten ważniejszy, który trudniejszy. Bardzo ważne jest też podejście polityków do produkcji zwierzęcej, zarówno jak i trzody, jak i bydła, jak i drobiu, do tego, by nam nie przeszkadzali, a jeżeli by chcieli pomóc, to żeby z nami konsultowali. Rozumiem, dziękuję bardzo. Panie Dariuszu, jak to wygląda w przypadku drobiu? Jeśli chodzi o przyszłość sektora drobiarskiego, to znów pandemia koronawirusa. Miejmy nadzieję, że wraz z postępem szczepień ten rynek będzie wracał do normalności i grypa ptaków. I walka o odzyskiwanie tych, można powiedzieć, zawieszonych rynków zbytu. Tu jeśli chodzi o wyzwania, no to współpraca z inspekcją weterynaryjną przy regionalizacji, bo to jest coś, jest jedyny sposób, żeby nas uzależnić od tej grypy ptaków, żeby zachęcić jak najwięcej naszych odbiorców państw trzecich do tego, żeby wprowadzały regionalizację. Udało się to na przykład z Singapurem. Jest kilka, Hongkong cały czas te regionalizacje trzyma. No ale Chiny, RPA to są takie rynki, gdzie chcielibyśmy o tę regionalizację powalczyć. To nie jest proste. Również chcielibyśmy wrócić do tej normalności, bo przez pandemię musieliśmy zawiesić nasze akcje promocyjne realizowane przez KRD, chociażby na rynku Japonii i Chin. W momencie, kiedy tylko będzie taka możliwość, chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do tej takiej normalnej naszej rzetelnej, codziennej pracy. Mówiąc o wyzwaniach, nie sposób pominąć Zielony Ład i strategię od pola do stołu i wszystko to, co się z tym wiąże. Widzimy tam szanse, jak chociażby działanie, dzięki któremu będziemy hodowcy mogliby uzyskiwać dopłaty do ubezpieczeń. Ubezpieczeń czy to od grypy ptaków, czy to od salmonelli. To pomogłoby też w zarządzaniu, ryzykiem zarządzaniu tym rynkiem. Widzimy wyzwania chociażby w postaci ekoschematów i działań ukierunkowanych na podwyższanie dobrostanu. Tu jesteśmy otwarci, tylko to trzeba zrobić mądrze, w taki sposób, żeby te działania stanowiły zachętę dla hodowców, a nie taką barierę przy rozsądnym poukładaniu tych wszystkich wymagań na pewno wielu hodowców będzie zainteresowanych uczestnictwem w tym wszystkim. Na tym w tej chwili pracuję. Mamy dobre spotkania z Ministerstwem Rolnictwa, zespół do spraw drobiarstwa, któremu przewodniczę, intensywnie nad tym pracuję. Można powiedzieć tak, co tydzień mamy spotkania i mam nadzieję, że takie dobre rozwiązania wypracujemy. Natomiast musimy pamiętać o jednym. Unia Europejska podnosi te standardy, prezentuje ten rynek jako taki rozumiejący środowisko, rozumiejący klimat, rozumiejący konsumentów. W związku z tym te wymagania są podnoszone. My to rozumiemy, za tym możemy podążyć. Ale musimy pamiętać, że Unia Europejska to nie jest wyspa. Unia Europejska też bardzo dużo importuje. W momencie, kiedy naszym hodowcom podwyższamy te wymagania,
jednocześnie zostawiając szeroko otwarte drzwi dla mięsa na przykład brazylijskiego, które nie spełnia tych wymagań, no to jest to recepta na utratę konkurencyjności w dłuższej perspektywie. I można powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, zaoranie sektora drobiarskiego czy każdego innego w Unii Europejskiej. Tak więc podwyższając te wymagania, musimy dokładnie tego samego wymagać od naszych partnerów z państw trzecich, którzy dostarczają swoje produkty na rynek Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Panie Arturze, proszę o pana opinię w tej sprawie. Odpowiadając jednym słowem, oceniamy pozytywnie, bo widzimy, ile pracy zostało włożone w to, żeby polski produkt na rynku Unii Europejskiej uzyskał odpowiednią markę, odpowiednią uznaną jakość. Słyszymy o tym, bo tutaj też panowie wspominali, że mamy ambicje, je realizujemy i wchodzimy na bardzo trudne rynki, jakim jest rynek między innymi Izraela, Japonii. Ale też ważnym aspektem jest to, co tutaj państwo wszyscy potwierdzacie, że chcecie podnosić stale efektywność. W ramach Zielonego Ładu chcecie docierać ze swoimi produktami jak najdalej, skracając łańcuch dostaw, żeby bezpośrednio trafić na półkę. Rozmawiacie na temat sprawiedliwego podziału marsz pomiędzy producentami, hurtowniami czy tam podmiotami handlowymi, przetwórcami a sklepami, bo to jest bardzo istotne. Wiemy, że to w wielu krajach w Europie Zachodniej funkcjonuje. Ja myślę, że jeżeli jeszcze znajdą uznania wśród polityków wszelkie inicjatywy, które mają na celu integrację poziomu, żeby wypracować schematy współpracy pomiędzy silniejszymi gospodarstwami i tymi mniejszymi, które mają mniejsze możliwości, jeśli chodzi o realizację nakładów inwestycyjnych, to jeszcze zbudujemy większą siłę naszego rolnictwa, jeszcze bardziej uodpornimy je na wszelkie wahania koniunkturalne, bo ta zmienność, ona jest wpisana w ten biznes i z tym sobie nie wyeliminujemy tego. Jeżeli ktoś nam mówi, że jest sobie w stanie w jakiś sposób administracyjny poradzić, to jest nieprawda, bo to 30 lat pokazuje, że tak nie jest i tak nie będzie, tak? Ale poruszacie państwo wiele tematów, które pozwolą przy dużej samodyscyplinie i takiej determinacji, no też zrozumieniu polityków, rozwijać to rolnictwo, stabilizować te przychody i jest to branża z naszej perspektywy i w naszej ocenie bardzo perspektywiczna. Wiemy, że jest dużo zamierzeń inwestycyjnych, które są realizowane, które pokazują, jak nowoczesne są nasze gospodarstwa, firmy hodowlane. Jest to bardzo, bardzo budujące. Niewątpliwie sprzyja też w dzisiejszych czasach to, że cena pieniądza jest niska, tak? Jeżeli któraś z firm potrzebuje wsparcia finansowego, to poszukując finansowania, no koszt tego kapitału dzisiaj jest niski. Perspektywy, że tak będzie, też są duże, że te stopy procentowe nie będą rosły w jakimś szalonym tempie i myślę, że warto wykorzystać ten moment, bo każda firma, która inwestuje w trudnych czasach, potem jest dobrze przygotowana na przyszłość. Tak jak przychodzi okres koniunktury, to zupełnie inaczej się wchodzi w ten biznes. Także generalnie oceniamy pozytywnie perspektywy. Dziękuję bardzo. Pani Doroto, czy pani również pozytywnie ocenia te perspektywy dla rynku mleka? To znaczy mówiliśmy o zagrożeniach. Na chwilę obecną największym zagrożeniem są te rosnące koszty pasz oczywiście. Kolejnymi wyzwaniami, to się zgodzę z moimi przedmówcami, to jest Zielony Ład i strategia od pola do stołu. Jeżeli za tymi wymaganiami, które są stawiane hodowcom czy rolnikom, nie będą szły odpowiednie zachęty, no to niestety będziemy mogli to w przyszłości uznać za zagrożenie. Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, to takim dużym zagrożeniem są również ataki na naszą produkcję. Coraz więcej niestety tych środowisk wegetariańskich czy wegańskich negatywnie się wypowiada. Porównuje produkcję zwierzęcą do
do jakiejś strasznej produkcji. Mówi, że jesteśmy odpowiedzialni za te wszystkie zmiany klimatyczne. Także myślę, że nad tym też jako producenci produkcji zwierzęcej powinniśmy się przychylić i tutaj też zacząć podejmować jakieś działania, bo w przyszłości może to naprawdę przysporzyć nam dużych problemów. Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Różański, panie Wiesławie, jak pan ocenia te ewentualne zagrożenia dla szeroko pojętej branży mięsnej, hodowlanej? Oprócz tych zagrożeń, które zostały wymienione przez moich przedmówców, dołożyłbym zagrożenia, które na co dzień nas, że tak powiem, atakują. Pierwsze, coraz więcej informacji negatywnych o mięsie, które się pojawiają w mediach masowo, na masową skalę, sterowane przez źródła, które już wspomniała moja przedmówczyni. Czyli generalnie przez organizacje, które nie, niestety, ale nie sprzyjają zarówno hodowli, jak i przetwarzaniu tego wytworzonego przez hodowców mięsa. Dodatkowo pojawiająca się na rynku światowym moda na zamienniki mięsa, które niestety również są promowane i o których się mówi coraz więcej, w ten sposób przedstawiając negatywnie hodowlę i przetwórstwo, które obecnie radzie już w Polsce i w świecie funkcjonują. To są zagrożenia. Jak im zapobiec? Zielony Ład tak, bo działa na tym kierunku bardzo mocno. Ministerstwo również rolnictwa opracowało politykę dopłat do dobrostanu, ale sam dobrostan nie wystarczy. To żeby wykazać konsumentom, że tak powiem, dobro, jakie wytwarzamy wspólnie z rolnymi hodowcami, trzeba dalej pójść z tymi wymogami i uczestniczyć w systemach jakości. Takie systemy jakości w Polsce działają, skutecznie się rozwijają. One wespół z polityką dobrostanową mogą skutecznie przeciwstawić się tym negatywnym opiniom i ocenom bardzo wielu graczy na rynku, którym nie ponosi jest, jak to można powiedzieć kolokwialnie, hodowla zwierząt, jak i również przetwórstwo wytwarzanego w ten sposób mięsa. Nie zgadzamy się z tą polityką. Stawiamy poprzez różnego rodzaju działania promocyjne i wręcz informacyjny opór, ale tutaj musimy wespół z rolnikami, dalej pójść i pokazywać, że my jako hodowcy i producenci chcemy produkować zgodnie z polityką dobrostanową, z Zielonym Ładem, chcemy ograniczać emisję dwutlenku węgla i chcemy również być przyjaźni dla środowiska i natury. To jesteśmy w stanie wykonać i będziemy to robić jako organizacja branżowa wespół z Jurkiem Wierzbickim. Otrzymaliśmy niedawno projekt na budowę polskiego kalkulatora emisji CO2 i myślę, że za 2 lata bardzo wielu rolników z tego skorzysta i będzie czynnymi uczestnikami uczestnictwa właśnie w tym systemie, który będzie ograniczał emisję. A to pokaże wszystkim tym, którzy negują hodowlę w Polsce i polskie przetwórstwo w całości, że jesteśmy otwarci na nowości, na ochronę klimatu i że nie jesteśmy źli, wręcz przeciwnie. Jesteśmy dobrzy, bez nas ludzkość nie będzie zniknąć. Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź pana Jerzego Wierzbickiego. Czy widzi pan jakieś jeszcze dodatkowe zagrożenia oprócz tych, które zostały wymienione w przypadku hodowli produkcji bydła mięsnego? Zastanawiam się, od czego zacząć, bo tych zagrożeń jest wbrew pozorom trochę. Może powiedzmy tak, pierwsze, które widzę najpoważniejsze, to jest nasza wrażliwość na skandale. 2019 rok pokazał, że czarny PR, który był realizowany przez 2 tygodnie, prawie 3 tygodnie w mediach na całej Europie, praktycznie załatwił nas na co najmniej rok i spowodował olbrzymie straty, prawie 1 mld zł straty rolników w Polsce. Taka historia może się powtórzyć. Były złożone propozycje przez Radę Sektora Wołowiny zaraz po kryzysie w Kalinowie do ministra rolnictwa. Czekamy na realizację.
W tej chwili może pan Jacek Zarzycki, pan prezes Jacek Zarzycki rozwinie nieco, bo te sprawy są przez nas podnoszone co jakiś czas, aby przystąpić do działania i rozwiązać te problemy, bardziej się uodpornić na te kryzysy. Druga grupa zagrożeń to są decyzje polityczne. Mamy tutaj przykłady decyzji, które mogą wpływać negatywnie. To są umowy handlowe Unii Europejskiej z innymi krajami. Tutaj pan dyrektor Goszczyński dotykał tego problemu. Z Mercosur dopuszczone są produkty, które nie spełniają standardów, które muszą wypełniać europejscy rolnicy. Tak być nie może naszym zdaniem. Ta umowa powinna być zblokowana. Ona jest niekorzystna dla europejskiego rolnictwa. Nie wiem, czemu rolnicy w Europie mają płacić rachunek za to, że będą mieli, że powiem, dobrze, duże zyski generowali ci z przemysłu farmaceutycznego, czy maszynowego, czy samochodowego. Nierówno, ta umowa jest wynegocjowana nierówno, powinna być zablokowana, jest jeszcze na to czas. Następne zagrożenia to są decyzje polityczne w Polsce. Piątka dla zwierząt jest tego przykładem. Była próba zblokowania dostępu do rynku koszer, halal. Na szczęście udało się tutaj dojść do porozumienia. Ta piątka na razie nie jest procedowana. Mamy nadzieję, że jeżeli nawet wróci, to w takim kształcie, który będzie w interesie rolników, którzy dbają o zwierzęta i którzy mogą dbać o zwierzęta jeszcze bardziej. I można to poukładać, na to liczymy. Zagrożenie, którego dotknęła pani Śmigielska, wojna ideologiczna z produkcją zwierzęcą. Dotyczy to wszystkich produktów zwierzęcych, ale tutaj bydło jest pod szczególnym obstrzałem. Jest oskarżane o nadmierne zużycie wody. Dochodzi do abstrakcyjnych zupełnie wyliczeń. Cytuje się, że 15 tysięcy litrów wody potrzeba na wyprodukowanie kilograma wołowiny, gdzie jeżeli zwierzę przyrasta kilogram dziennie, no to te 15 ton wody dziennie, gdyby rolnik miał na jedną sztukę bydła wtłoczyć, to nie wiem gdzie, nie wiem jak. Więc jakieś nieuzasadnione, niby naukowe, paranaukowe wyliczenia z nieznaną metodologią. Te oskarżenia są powielane. Podobnie jak są powielane oskarżenia o to, że emisja gazów z bydła przyczynia się do pogorszenia klimatu i jest głównym czynnikiem. Jest to totalna nieprawda, przekłamania, ale ta presja jest coraz silniejsza. A mamy przykład Australii, gdzie wdrożono programy, które mają dać neutralność, jeżeli chodzi o emisję. Wołowina produkowana w Australii w 2030 ma być całkowicie neutralna dla klimatu, więc te oskarżenia są zupełnie bezpodstawne. Następne zagrożenie, które przed nami jest, to, że nam pociąg odjedzie. Przykład Australii to jest przykład kraju, który bardzo mocno pracuje nad marketingiem wołowiny, nad dostosowaniem do potrzeb rynku. Oni wyprzedzają trendy i ten cel, który sobie obrali, żeby produkować z zerową emisją, przewidzieli to, że będzie presja na taką produkcję i na takie zmiany. W Polsce Rada Sektora Wołowiny zainicjowała powstanie Platformy Zrównoważonej Wołowiny, która jest częścią Europejskiego Okrągłego Stołu. Pracujemy nad tym i takie programy staramy się, aby one znalazły miejsce w planie strategicznym, abyśmy mogli marketingowo udowodnić, wykazać, pokazać, że nasza wołowina spełnia te wszystkie klimatyczne wyzwania i odpowiada potrzebom konsumenta. Ostatni taki punkt, który jest zagrożeniem, ono może jest bardziej rozłożone w czasie, ale wołowina musi być droższa od drobiu czy od wieprzowiny. W związku z tym musi być dobra za każdym razem. Niestabilna jakość, nierówna jakość, zawód ze strony konsumenta to jest pewna pułapka i musimy znaleźć rozwiązania wspólnie z przemysłem takie, które pozwolą kontrolować, zarządzać jakością kulinarną i płacić rolnikom premię, żeby produkowali takie bydło, które będzie lepszej jakości kulinarnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie, to samo pytanie do pana Jacka Zarzeckiego. Panie Jacku, czy chciałby pan coś dodać, bo tu już bardzo dużo padło. Czy są jeszcze jakieś zagrożenia, które pan widzi? To znaczy odnośnie, ja chciałbym się skupić na dwóch problemach. Jedna rzecz to jest, oprócz tego, co Jerzy powiedział, umowa z krajami Mercosur, no to mamy końcówkę negocjacji z Nową Zelandią oraz z Australią i tutaj właśnie sektor wołowiny europejski jest mocno wrażliwy na te zagadnienia. Przypomnijmy też o tym, że sama umowa z krajami Mercosur, no to też to jest trochę oparte na tym, że oczekiwalibyśmy, żeby Brazylia przede wszystkim nie wycinała Puszczy Amazońskiej. Ja tylko powiem, że w zeszłym roku
zostało wycięte 11 tysięcy kilometrów kwadratowych Puszczy Amazońskiej, co odpowiada wielkości województwa świętokrzyskiego. To jest 626 milionów drzew, a to jest powierzchnia 1,5 miliona pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Więc jeżeli mówimy o ochronie środowiska, jeżeli mówimy o tym, jakie to jest ważne i funkcjonowanie Puszczy Amazońskiej, a jednocześnie dopuszczamy do tego, żeby wycinano tam lasy, i to była w zeszłym roku największa wycinka od roku 2008, właśnie pod produkcję soi pod nowe miejsca wypasowe, no to chyba to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Do tych rzeczy, o których jeszcze tutaj wspominała, czy pani Dorota, czy Jerzy, to ten negatywny PR ma bardzo wielkie znaczenie. Ja nawet nie nazwałbym tego negatywnym czy czarnym PR-em, a nazwał to kampanią oszczerstw i kłamstw. No i tutaj nie ma co się oszukiwać, że prym wiedzie niestety nasza europosłanka pani Sylwia Spurek. Z jednej strony ja się cieszę, że do końca jej kadencji zostało niewiele ponad 1063 dni. Myślę, że większość rolników, którzy obserwują jej profile w mediach społecznościowych, to kartki z kalendarza wyrywa, ponieważ no, ciężko się dyskutuje z rzeczami, które są tak oderwane od rzeczywistości. Z jednej strony mówi się o szkodliwości hodowli bydła, a z drugiej strony tym osobom nie przeszkadza, i mówią o zanieczyszczeniu środowiska, emisji CO2, a i tym osobom nie przeszkadza to, że posługują się telefonami komórkowymi, czy jeżdżą samochodami elektrycznymi, do których produkcji wykorzystuje się kobalt, który wydobywany jest w Kongo przez dzieci. Więc no to jest jakby potężne zakłamanie. Warto też wspomnieć o tym, co mówił pan prezes Wiesław Różański, że te zamienniki mięsa, chociaż ja to nazywam podróbkami mięsa albo takimi nieudanymi imitacjami, no to jest połączenie ideologii i potężnego biznesu, bo jeżeli w przeciągu kilkunastu lat ten biznes ma być warty kilkaset miliardów, ponad 250 miliardów dolarów, no to widać, o co idzie gra, o jaką stawkę. Niektórzy się dziwią, czemu zakłady mięsne inwestują w ten profil produkcji. No, tam, gdzie jest pieniądz, tam się idzie, ale bez wzgórnej ideologii, bo tu nie ma żadnej ideologii, tylko tu jest czysty biznes. Więc ja myślę, że powinniśmy się skupić na tych jeszcze zagrożeniach dodatkowo, które funkcjonują u nas w kraju, o których Jerzy wspomniał. Bardzo zależne na tym, że został wprowadzony bardziej transparentny, jest coraz większa transparentność naszego sektora, tak jak monitoring w ubojniach, monitoring w transporcie, to, żeby nikt nam nie zarzucił złego traktowania tych zwierząt. Ja się bardzo cieszę, że w nowej wspólnej polityce rolnej, i to jest jedna chyba z niewielu rzeczy, z których się cieszę we wspólnej polityce rolnej, to postawiono bardzo mocno na dobrostan i na możliwość uzyskiwania przez rolników wsparcia w zakresie poprawy tego dobrostanu, bo to będzie wybijało argumenty przeciwnikom hodowli zwierząt. No a powiedzmy sobie wprost, rok 2020 i pomoc, środki uruchomione w zakresie dobrostanu zwierząt, blisko 50 tysięcy gospodarstw rolnych utrzymujących bydło skorzystało z tej formy pomocy. Więc jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt w Polsce, nie jest źle. Uważam, że w ciągu bardzo krótkiego czasu możemy stać się europejskim liderem w tym zakresie i żeby to była nasza wspólnie z paszportyzacją polskiej żywności, nad którą pracujemy wszyscy razem, Wiesław, Jerzy, Polska Federacja Mleka. Tutaj warto to w tym kierunku iść, bo to może być naszym asem w rękawie, jeżeli chodzi o przyszłość polskiego sektora wołowiny. Dziękuję bardzo. Moje kolejne pytanie dotyczy dyskusji, jaka w ostatnim czasie miała miejsce na Twitterze między rolnikami, między producentami zwierząt, a panem Januszem Wojciechowskim, komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Rolnicy mówili wprost, żeby produkcja zwierzęca dzisiaj się opłacała, konieczne jest zwiększanie produkcji, koncentracja produkcji, ukierunkowanie się na jedną wybraną produkcję, czy to bydła, trzody, czy drobiu. Komisarz miał inne zdanie, że w jednym gospodarstwie ta produkcja powinna być zróżnicowana i w jednym gospodarstwie może być i bydło, i trzoda, i drób. Chciałem poznać Państwa opinię w tej sprawie, która
Która strona jest Państwu bliższa? Panie Bartoszu, proszę o Pana opinię. Na swoim przykładzie powiem, że mi jest bliższe ukierunkowanie na jeden gatunek zwierząt. Być może pan Wojciechowski miał na myśli gospodarstwa duże, takie, które mają odpowiednią ilość gruntu, powiedzmy 100-200 hektarów, gdzie mogą sobie pozwolić na to, by zrobić powiedzmy 2 lub 3 gatunki zwierząt i każdy w oddzielnych budynkach, no to jak najbardziej to ma szansę. Natomiast powiedzmy szczerze, przeważają u nas gospodarstwa mniejsze, około 20 do 60, 80 hektarów, które nie mogą sobie pozwolić na to, by budować powiedzmy kilka odnóg hodowli zwierząt, bo po prostu by nie dali rady. Nie daliby rady organizacyjnie, a przede wszystkim finansowo. Ponieważ w dzisiejszych czasach liczy się niestety ilość. A jeżeli jakość też się liczy, tylko jeżeli by postawić na mniejszą ilość zwierząt, to by trzeba byłoby wejść w programy związane z własną dystrybucją tychże produktów, jak na przykład RHD czy też MOL. I dopiero wtedy jest szansa utrzymać się na rynku, ponieważ z małych partii jakiejkolwiek produkcji, czy drobiu, czy trzody, czy mleka, czy bydła, nie osiągnie odpowiedniego poziomu dochodów, tak by móc nie tylko żyć, ale przede wszystkim rozwijać się. Dziękuję bardzo. Panie Dariuszu, wydaje mi się, że znam Pana opinię, ale poproszę o odpowiedź. Tak jak powiedział kolega, jeśli chodzi o taką sprzedaż bezpośrednio, na niewielką skalę, to oczywiście taka produkcja zróżnicowana, zdywersyfikowana, trochę kurek, trochę kilka świniaczków, kilka krów, jestem sobie w stanie wyobrazić. Jestem sobie w stanie również wyobrazić w ramach produkcji ekologicznej, gdzie trochę cały system wymusza to, żeby była i produkcja roślinna, i produkcja zwierzęca zdywersyfikowana, tylko że produkcja ekologiczna to coś innego, to już jest określone zasady, reguły, to jest wreszcie odpowiednie oznakowanie, które trafia do konsumenta i konsument płaci więcej, wie za co płaci więcej, za ten wysiłek właśnie włożony w produkcję metodami ekologicznymi. Kiedy mówimy o takim produkcie konwencjonalnym, dziś mnóstwo mówiliśmy o kosztach produkcji. Nie sposób konkurować na otwartym rynku, już nie tylko europejskim, ale światowym, przy takiej strukturze produkcji. Zwyczajnie w kosztach byśmy się tutaj nie zmieścili. Natomiast cóż, jeszcze chciałbym dodać, produkcja ekologiczna, tak, chciałbym wrócić jeszcze do tych programów dobrostanowych, które są, uważam, bardzo, bardzo istotne. Natomiast to, na czym nam zależy, to aby w tej nowej polityce uwzględnić dopłaty, wsparcie dla hodowców, dla drobiu. Do tej pory sektor drobiarski nie był uwzględniany w większości programów wspierających rozwój rolnictwa, czy to w programach PROW. W tej chwili w tym nowym programie, w Krajowym Planie Strategicznym, chcielibyśmy, aby hodowcy mogli być wspierani, inwestując w te wymagania dobrostanowe, podobnie jak przedsiębiorcy z sektora drobiarskiego, którzy będą inwestować w dostosowanie się do tych wymogów klimatycznych, do ograniczenia emisji. Sektor drobiarski relatywnie wygląda tutaj nie najgorzej. Niemniej to nie znaczy, że nie mamy żadnych wyzwań, że nic nie powinniśmy robić i tutaj też jest ogromna praca do wykonania i ważne, aby w tym nowym programie wspierającym rozwój rolnictwa również sektor drobiarski mógł korzystać ze wsparcia pod kątem właśnie dostosowania do wymogów klimatycznych, do zmniejszenia śladu węglowego, bo to będzie ogromne wyzwanie. Bardzo ważna rzecz z punktu widzenia handlu międzynarodowego. Tak więc, aby te rzeczy zostały uwzględnione. Dziękuję bardzo. Panie Arturze, powiększamy produkcję, czy ją różnicujemy? Trudne dla mnie pytanie, ale może odpowiem w ten sposób, że mamy na świecie wiele firm, które zajmują się produkcją różnych dóbr, które na wielu etapach w ogóle do siebie nie pasują. Ja generalnie jestem przeciwnikiem, żebyśmy komuś, kto jest właścicielem kapitału, komuś, kto ryzykuje swoimi pieniędzmi, określali, co on ma produkować. Niech ten właściciel kapitału, ta osoba ponosząca ryzyko, sama oszacuje w rachunku ekonomicznym, co jest dla niej opłacalne. Jeżeli postępuje zgodnie z wymogami prawa i środowiskowymi, to jego decyzja. To wszystko. Tak?
Jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć odnośnie tego pytania, tak sobie teraz pomyślałem, taką najważniejszą rzeczą w tej chwili w sektorze drobiarskim z punktu widzenia grypy ptaków, ale nie tylko, to jest bioasekuracja, to jest zabezpieczenie się, spowodowanie, żeby nic nie wniknęło do tego z zewnątrz, do tego gospodarstwa, bo to przekreśla, od razu cały kraj jest wyłączony. W momencie, kiedy mamy tą produkcję króliki, kury, trzoda, jeszcze może koń i to wszystko jest takie otwarte, swobodne, no to będzie gigantyczne wyzwanie dla hodowców, żeby te warunki bioasekuracji utrzymać. Dokładnie. W przypadku trzody chlewnej jest podobnie. Oczywiście. Pani Doroto, jakie jest pani zdanie na ten temat? Znaczy, prawda jest taka, że u nas gospodarstwa czy produkcja rolna jest w ogóle rozdrobniona, tak? Natomiast jeżeli patrzymy na świat, populacja ludzi rośnie i żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, no to musimy jednak produkować więcej tej żywności. W przypadku bydła mlecznego hodowcy bardzo dużo, czasami wiele milionów zainwestowali, bo zawsze mówiło się specjalizacja, doskonalenie, odpowiednia jakość. I nie wyobrażam sobie teraz, żeby ci hodowcy, którzy zainwestowali kilkanaście milionów w swoje gospodarstwa, żeby one były nowoczesne, innowacyjne, zapewniały odpowiednią jakość produktu, teraz miały dzielić się tą produkcją, tak? Czy dzielić swoje grunty na jeszcze jakąś inną produkcję. Pamiętam, zawsze specjaliści czy eksperci mówili o specjalizacji, że to jest najlepszy kierunek. Dlatego no teraz rozdrobnienie tej produkcji na kilka różnych produkcji w jednym gospodarstwie myślę, że jest bez sensu. A poza tym spójrzmy też troszeczkę na te wyzwania środowiskowe. Jest coraz więcej powstaje artykułów naukowych, które udowadniają, dla przykładu mówię o produkcji mleka, że krowa, której wydajność jednostkowa wynosi 4000 litrów, produkuje czy emituje więcej amoniaku czy metanu niż krowa, która ma wyższą wydajność. Dlatego myślę, że specjalizacja jednak tutaj pozostanie głównym kierunkiem. Dziękuję bardzo. O opinię poproszę pana Wiesława Różeńskiego. Przychylam się do wypowiedzi mojej przedmówczyni. Tak, specjalizacja od wielu lat w przetwórstwie mięsnym jest skutecznie wdrażana i to pozwala na przetrwanie w trudnych warunkach konkurencji europejskiej, nie tylko europejskiej, ale i światowej. Specjalizacja na szeroko pojętym przetwórstwie rolno-spożywczym wymusza na nas handel, bo bez odpowiedniej ilości wyprodukowanych produktów nie jesteśmy w stanie na tym rynku sprostać się i wymaganiom, jak i również cenom, które narzuca na nas szeroko pojęty handel. Pytanie, czy jest miejsce na rynku dla dużych i małych? Tak, jest to miejsce, ale na pewno rozdrobnienie produkcji nie będzie sprzyjało tym, że dużym odbiorcom, dlatego że różnorodność surowca niestety jest dużym ograniczeniem cenowym dla takich małych producentów, które będą mieli mniejsze ilości, albo będą też mieli wiele różnych produktów do zaoferowania. Tak, dla tych wszystkich mniejszych jest rynek lokalny, jest możliwość sprzedaży, jak jeden z kolegów powiedział, poprzez system RHD czy MOLI. Mogą sobie z tym doskonale poradzić, jeżeli znajdą na to konsumenta. Ale szeroko, ale duży rynek, duży gracz na rynku niestety muszą podołać wymogom tego rynku i ta specjalizacja jest nieodzowna. Specjalizacja zarówno w hodowli, przetwórstwie, jak i dystrybucji. To jest dzisiejszy wymóg czasu. Trudno jest mi się zgodzić z wypowiedzią pana komisarza, że można to zmniejszyć i wrócić do czasów sprzed kilkudziesięciu lat, czy kilkunastu lat jeszcze i wrócić do hodowli, która miała tam troszeczkę miejsce. Dla wielu jest to możliwe, ale nie dla wszystkich. To bym zalecił bardzo dużą ostrożność w wypowiadaniu takich opinii, bo nie jesteśmy w stanie na rynku konkurować, będąc małym,
bo niestety dzisiaj rynek wymaga powtarzalnego surowca, branża takiej potrzebuje, takiej oczekuje i na taki surowiec czeka. Dziękuję bardzo. To samo pytanie kieruję do pana Jerzego Wierzbickiego. Tak, troszkę przyglądałem się tej dyskusji twitterowych rolników z panem komisarzem. Twitterowi rolnicy, partia twitterowych rolników, ale są rolnicy z krwi i kości, młodzi ludzie, którzy stąpają twardo po ziemi, mają swoje gospodarstwa i na co dzień walczą z realiami. Z ich perspektywy te propozycje modeli typu 15 krów mlecznych, 100 tuczników, 300 kur, one w ich rachunku ekonomicznym nie bardzo wychodzą. Jak patrzą na pracochłonność obrządku takiego inwentarza i ewentualny zwrot z inwestycji, nie bardzo widzą racjonalność takiego modelu biznesowego. Natomiast ja myślę, że problem polega na tym, że pan komisarz generalnie wychodzi z dobrego założenia, bo założenie, z jakiego pan komisarz wychodzi, jest takie, że europejscy rolnicy w strukturze agrarnej nie będą skutecznie konkurować z wielkimi latyfundiami, wielkimi potężnymi gospodarstwami Stanów Zjednoczonych, Brazylii czy nawet Ukrainy. Wyścig na obniżanie kosztów w tym modelu produkcji będzie nam trudno wytrzymać. Natomiast wnioski, jakie są potem wyprowadzane z tego założenia, ja się z nimi nie zgadzam, bo uważam, że brakuje dobrych modeli ekonomicznych dla gospodarstw i określenie, przy jakiej wielkości gospodarstwa my możemy konkurować tą jakościową produkcją, tą wartością dodaną, zrównoważoną produkcją ekologiczną, bo gdzieś tam się po drodze tworzy taki stereotyp, że na 5 hektarach można wyżyć. Nie można wyżyć z 5 czy z 20 hektarów. Dzisiaj w Polsce trzeba jednak pozwolić ludziom powiększać te gospodarstwa do pewnego poziomu, który jest racjonalny, który daje możliwość godnego życia, godnego rozwoju dla młodych ludzi, dla gospodarzy na tych gospodarstwach. I gdzieś mi tutaj w tej dyskusji zgubiło się to poszukiwanie dobrych modeli dla tych gospodarstw. W Europie oczywiście możemy przy mniejszych arałach szukać tej niszy jakościowej produkcji. Z ekologiczną to mam obawy, bo jeżeli plany będą zrealizowane, 25% upraw będzie ekologicznych, to przypuszczam, że to będzie duży problem dla tych producentów, bo cena będzie bardzo niska, a koszty dużo wyższe. Więc przy takiej dużej skali produkcji podawanej na rynek, kiedy rynek jest dzisiaj na 10% mniej więcej tej produkcji, no inaczej mówiąc, reasumując, dzisiaj skłaniam się ku temu stanowisku, które prezentowali rolnicy. Mam nadzieję, że dyskusja będzie kontynuowana i że gdzieś znajdzie się dobry kompromis, dobre rozwiązanie, które będzie też wykorzystane przy polskim planie strategicznym, aby te poprzeczki typu 20 hektarów podnieść wyżej dla gospodarstw, które mogą być po prostu ekonomicznie wydolne i produkować opłacalnie. Dziękuję. Dziękuję i pytanie do pana Jacka Zarzeckiego. Który model produkcji jest panu bliższy? Który model produkcji? Ja nie chciałbym się trochę czuć jak adwokat diabła, przepraszam, adwokat pana komisarza w tej sprawie, bo z jednej strony rozumiem, że zależy mu na dywersyfikacji dochodów rolników. Rozumiem także to dążenie do ożywienia wsi, ponieważ jeden z naszych kolegów, ponieważ mam to przyjemność i szczęście, zresztą tak jak Jerzy, często uczestniczyć w tych dyskusji partii twitterowych rolników z panem komisarzem, co też jest bardzo pozytywne, gdzie europejski komisarz do spraw rolnictwa rozmawia na tematy rolnictwa polskiego z polskimi rolnikami, nie tylko młodymi, bo PTR to ludzie w różnym wieku i różnych specjalizacji, od hodowli bydła, drobiu, uprawy zbóż, warzyw, więc tutaj jest potężne spektrum. I ja rozumiem, że te dążenia pana komisarza to są do tego, żeby dywersyfikować dochody, a z drugiej strony, żeby ożywić ten wieś, gdzie często tych gospodarstw rolnych brakuje. Z drugiej strony ja całkowicie się przychylam do tego, co mówią moi koledzy z PTR-u, że tak prawdę mówiąc, jakbym dzisiaj miał mieć 100 świń, 15 krów
i 300 kur, to ja bym spał na stojąco oparty o słup telefoniczny, bo bym nie nadążał biegać między tymi budynkami, no ale w obecnej sytuacji to nie miałbym przypuszczalnie ani świń, ani tych kur, bo miałbym ASF i ptasią grypę i modliłbym się, żeby ceny mleka albo ceny wołowiny nie spadały. Ale znowu nie zgodzę się z tym, co powiedział Jurek Wierzbicki, dlatego że uważam, że z 5 hektarów pewnej określonej produkcji można wyżyć. No 5 hektarów ziół, powiedzmy ziół w postaci tych, których używamy do herbat. Myślę, że mogło to by spokojnie zafunkcjonować. 5 hektarów marchwi ekologicznej także by przynosiło dochód dla gospodarstw, ale ważne jest to, o czym wszyscy powtarzamy dzisiaj na tej debacie właśnie w tym zakresie. Na rynku jest miejsce dla wszystkich gospodarstw bez znaczenia od wielkości, ale ważne, żeby one zajmowały się produkcją. I dlatego ten strumień pieniędzy, który ma iść ze wspólnej polityki rolnej, ma być powiązany z produkcją, a nie z finansowaniem posiadania ziemi i żeby te dopłaty trafiały przede wszystkim do rolników, tylko do rolników, którzy zajmują się produkcją żywności. Bo szanowni państwo, no taka jest rola rolnika. Rolą rolnika jest produkcja żywności, a nie produkcja oświadczeń, bo jeżeli sobie popatrzymy, w jaki sposób dzisiaj funkcjonuje rolnictwo ekologiczne w Polsce i zastanowimy się, dlaczego to ma tylko 4%, poniżej 4% jest ilość gruntów objętych tym typem produkcji, który zaczyna być jest bardzo popularny w Europie, no to jak my sobie możemy wyobrażać, że dzisiaj będzie ktoś produkował jakikolwiek produkt ekologiczny, jeżeli on go nie musi sprzedać, on wystarczy, że on go przekaże do innego gospodarstwa na podstawie oświadczenia. No musimy eliminować te złe praktyki, które funkcjonują u nas od wielu lat. I myślę, że w ramach tych konsultacji nad WPR-em, które obecnie się toczą, ja się bardzo cieszę, że tak wielu rolników, przede wszystkim rolników indywidualnych zabierało w tej sprawie głos, no bo to blisko ponad 3000 wniosków do WPR-u, to pokazuje, do planu strategicznego, to pokazuje wielkie zainteresowanie, że to chcemy my jako rolnicy współdecydować o nowej wspólnej polityce rolnej. My wielokrotnie dyskutowaliśmy przez ostatnie półtora miesiąca właśnie z kolegami z PTR-u na temat, w jakim kierunku należy tu iść. I z tego miejsca, panie redaktorze, ja szczególnie chciałbym właśnie podziękować rolnikom, ale przede wszystkim tym, którzy bardzo mocno udzielają się w mediach społecznościowych i namawiają właśnie swoich kolegów do tego, żeby zabierali głos w sprawach rolniczych. Ale to głos konstruktywny, głos, który zachęca do dyskusji, głos, który mówi, nie zgadzamy się, ale mamy inne propozycje i nie są te głosy, które negują, nie są to głosy na zasadzie negowania nie, bo nie, więc... Ja myślę, że tutaj też ważną rolę odgrywa to stanowisko, które przedstawiła Federacja Rolna dzisiaj, że musimy zwrócić uwagę na to, że w tym rynku jest miejsce dla gospodarstw dużych, małych i średnich i potrzebne jest współdziałanie w całym sektorze rolno-spożywczym. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałem Państwa poprosić o krótkie podsumowanie, ale nie wiem, czy zdążymy, dlatego może zadam takie pytanie otwarte. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze powiedzieć coś być może na temat, na który dzisiaj nie dyskutowaliśmy, a który jest bardzo istotny z punktu widzenia opłacalności produkcji? To może ja spróbuję, ponieważ pojawiły się ostatnio znowu doniesienia o tym, że w ramach Zielonego Ładu, czyli coś pozytywnego na koniec, jest dyskutowana kwestia powrotu mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt, a konkretnie drobiu i trzody chlewnej, oczywiście w sposób krzyżowy. Ma to na celu, że tak powiem, wyeliminowaniu wyrzucania do śmieci produktów ubocznych z uboju zwierząt. Jeżeli by to do tego doszło, podejrzewam, że i drób, i trzoda chlewna by się bardzo z tego ucieszyła, ponieważ byłoby to dodatkowe źródło białka, które by mogło zastąpić soję. To jest taki mój mały
nadzieja na przyszłość. Ja również przychylam się do tego. Cały sektor drobiarski wyczekuje tej decyzji Komisji Europejskiej o dopuszczeniu krzyżowego skarmienia mączek mięsnokostnych. Wiemy, że prace są zaawansowane i to w tej dyskusji na temat kosztów produkcji, cen pasz obecnie, to oczywiście byłby ważny głos. Nie rozwiąże wszystkich problemów, ale na pewno pomoże w optymalizowaniu kosztów produkcji. Dziękuję bardzo. Jeszcze do pana Jacka Zarzeckiego mam takie pytanie, bo rolnicy też uważają, że produkcja bydła mięsnego może być tą dodatkową i to może być w Polsce szeroko wykorzystywany, może być szeroko wykorzystywana w miejscach, które nie są dostępne dla innych gatunków zwierząt, na przykład trwałe użytki zielone, z których pasza nie może być zbierana dla bydła mlecznego, ponieważ żadna maszyna tam nie wjedzie. Czy pan uważa, że taka produkcja opasów bydła mięsnego jako dodatkowa, taka bardziej hobbystyczna, też może się przyjąć w Polsce? Panie redaktorze, no samo słowo hobby to pokazuje, że nie przynosi zbytnio dochodu, a przede wszystkim przynosi satysfakcję. No, hodowla bydła mięsnego czy hub bydła mięsnego ma przynieść dwie rzeczy. Satysfakcję, ale też określone pieniądze. No, ja jestem zwolennikiem tego, żeby wracając do planu strategicznego, żeby powiązać całkowicie dopłaty do użytków zielonych z posiadaniem przeżuwaczy. Bo nawet jeżeli sobie powiedzmy wprost, nowy WPR to są mniejsze środki na rolnictwo, to jeżeli mądrze je rozdysponujemy, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie błędy, które popełnialiśmy do tej pory, to trafią one w dużo większym strumieniu właśnie do rolników. No bydło mięsne to dla nas jest naturalna przyszłość. To są dziesiątki, setki tysięcy hektarów nieużytków, gdzie można prowadzić ten model produkcji nie tylko hobbystyczny, ale przede wszystkim dochodowy. Będzie on dochodowy, nawet jeżeli będzie robiony na niską skalę, jeżeli będzie oparty o dwie rzeczy. Będzie oparty o jakość i będzie także możliwość, jest już ta możliwość skrócenia łańcucha dostaw i sprzedaż bezpośrednią od rolnika do konsumenta, no bo to jest jakiś kierunek. Może nie główny nurt produkcji zwierzęcej, ale jako uzupełnienie tego rynku. Ja liczę na to, że niebawem uda nam się wdrożyć, ministerstwu uda się wdrożyć kolejne działania, które będą szły w kierunku zwiększenia tej opłacalności i modernizowania polskiego rolnictwa, bo tego bardzo potrzebujemy. To najbliższe 10 lat, to najbliższy plan strategiczny, to może być najważniejsze 10 lat dla polskiego rolnictwa i dlatego nie bójmy się w tej sprawie zabierać głosu i dyskutować, nawet się różnić, ale dyskutować i szukać tego konsensusu. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze dopytam, jakie jest teraz średnie spożycie wołowiny w Polsce na jednego mieszkańca? Jerzy? No to Jerzy jest naszym zawsze kalkulatorem tym takim. To jest 4 kilogramy na osobę. Natomiast korzystając z tego, że mamy jeszcze 20 sekund, to nie zgodzę się z panem Jackiem, który się ze mną nie zgodził. Uważam, że trzeba szukać alternatywnych źródeł białka również w produkcji bydła opasowego w opasie. I zachęcam do szukania produktów ubocznych, ale też zachęcam do tego, o czym powiedział pan Jacek. Tu się z nim w pełni zgadzam. Trzeba rozmawiać, trzeba się integrować, trzeba zabierać głos, trzeba wyraźnie uczestniczyć w dyskusji, która trwa w tej chwili wokół WPR-u. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za bardzo interesującą dyskusję. Ja ze szczególnym zainteresowaniem przysłuchiwałam się tej, ponieważ z mężem jesteśmy również producentami bydła mlecznego i w istocie wiele lat pracowaliśmy, gdybym tak chciała podsumować jako producent też, wiele lat pracowaliśmy nad organizacją właśnie w ten sposób gospodarstwa, bo to jest nie tylko produkcja bydła, ale to są grunty podporządkowane również hodowli bydła mlecznego. I nawet wierząc w dobre intencje i dobre zamiary pana komisarza, to wierzę w to, że właśnie koledzy, którzy mają dobry kontakt, podpowiadają i dzielą się doświadczeniami, jednak przekonają, żeby nie psuć tego, co latami zostało dobrze zbudowane. I tutaj też jeden z panów powiedział, że gdyby miał prowadzić w ten sposób gospodarstwo,
to stałby na stojąco gdzieś przy słupie. Ja mogę powiedzieć, że przez ponad 10 lat zajmowałam się w naszym gospodarstwie bydłem mlecznym i zajmując się tylko i wyłącznie tym, naprawdę można spać na stojąco, trzymając się słupa. Jest tyle pracy, żeby wyprowadzić stado z zaszłości, doprowadzić do takiego nowoczesnego chowu. I myślę, że przy specjalizacji właśnie teraz można o wiele więcej osiągnąć i jakościowo, i ekonomicznie, niż dzieląc te obowiązki. Jest to po prostu chyba niemożliwe. Aczkolwiek jestem za tym, aby całościowo jako jednostkę widział nas na przykład lekarz, a nie tylko specjalista i fragmentarycznie. No ale to może tylko właśnie taka dygresja.